Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina, ze mną jest Wojtek. Dzień dobry wam wszystkim. I ciśniemy sobie dalej w nasze Pokémony. Ja w Soul Silver, Wojtek w... Heart Gold. I zacznę od tego, że mam nowego przyjaciela, którego za mną widzicie. Dokładnie. Ale to ze względu... A ja mam dla was kolejną niespodziankę. Kina na 3-4, wiesz co robimy. Dobrze. 3-4. Tak, moi drodzy. Jajeczko. Kluły nam się jajeczko. Jajeczko. Słodziaszek. Ciuki, ciuki. To co, na jajecznicę, nie? Jak chcesz. To tam bez różnicy. Wiem, jak go nazwę. On jest na pierwszym levelu. Śmieszne to jest. Jąderku. I o ile dobrze pamiętam, w Pokémon chyba Goldzie zwykłym ten... Czekaj, bo mi profesor mnie dzwoni. O, faktycznie? Czego stary chce? A, z informacją, że coś się wykluło z jajka. No shit, Sherlocku! Ale patrz jak wie, kurczę, jakieś... Nowe rzeczy tam musi mieć. Dobra, ja sobie Togepi od razu wrzucam do boksa, bo dla mnie jest totalnie useless. On co prawda jest słodki, ale... Myślę, że sobie w jego miejsce mogę sobie wrzucić coś ciekawszego. Do mnie też właśnie dzwoni Elm. On właściwie dzwonił. A nie, to było nie, w tym. Pierwsze. Deposit Pokémon. Tak jak jesteś słodki, to co by cię nikt nie wpierdzielił po drodze, to cię zostawiam w boksie. Masz tutaj dwóch kolegów, ciesz się. Dobra. Wojtku, możemy cisnąć. Okej. Dobra, to pierwszy idziemy do Kurta, czyli tutaj do tego budyneczku, jeszcze tylko sobie Aplikorna zbierz. Mhm. I właśnie Kurt będzie dla nas robić pokebole. Ale do tego to jeszcze chwilę. Team Rocket, czyli zespół R. Wiesz, że nawet nie zwróciłem uwagi na to, że oni mieli rozszerzoną nazwę? Znaczy w sensie? Że Team Rocket. A. Dobra, gdzie idziemy? Do jaskini. Do tej, z której wyszliśmy? Znaczy do tej, do której mieliśmy zejść. A było zamknięte. Właściwie do studni wchodzimy. Jak dziewczynka z ringu. O kurczę, tu się widzę fajnie pozmieniało w tym. Jakąś wodę. Gdzie ty poszedłeś? Tutaj. Dziurka. Poczekaj, jeszcze sobie spróbuję zarzucić tutaj kija. No, umoczyłeś kija i co z tego masz? Chcę zobaczyć, czy czasem poliwaga tu się, albo slowpoka nie da złapać. Znaczy, slowpoka bym sobie złapała sama, to też sobie załowię. Meripa, zmień sobie Pokemona na Meripa. Ale wiesz co, raczej nie, tu chyba będą same Magikarpy. Bo mamy jeszcze złą wędkę to. Szlak! Albo na tą wędkę już poliwaga można złapać. Natomiast, słuchajcie, motyw jest... Kurwa. Motyw jest taki, że... Motyw jest taki, że... Że? Niech no ja się wysłowię. Motyw jest taki, że już mam Marianka i też no tych Pokemonów, że tak powiem, staram się mieć jednak różne rodzaje tak, i... typu po jednym mniej więcej, żeby tak mieć, bo... Idziemy do typa? Mhm. Ale się rzuciły literki R. Mhm. Ale pozę, Boże, jaka poza. Gej! Nie, taka na zasadzie. Fuck me now! No chyba nie. Sraty taty, mara taty. Tratatatata. Dobra, ziomek, streszczaj dupsko. O, ma jeszcze jedną ratatę. Czekaj.
Jeżeli u mnie gdzieś w tle będzie słychać pralkę, to was przepraszam. Czy chcę zmienić poka? Nie chcę, nie? Czy chcę? Nie zmieniaj. Ty, ale on naprawdę myślał, że on tymi ratatami z nami wygra? Oni zawsze myślą, że wygrają, a później każdy z myślają, nich błyśnie, no. A później każdy z nich błyśnie. No, Zubat. O, jak mnie uderzył nawet z kubany. W sumie to globalne będę mieć level. Jej, 14. I Thunder Wave. Rozumiem, że teraz idziemy z tą laską włączyć. Tak. No kurczę. Teraz już Snorlaxy. No Slowpoke, nie Snorlax. No. Zobacz, kogo mam! Umtupto! Teraz co? Kurczę, teraz mam dylemat. A on jest w ogóle jaki jest? Chłodno psychiczny. Kwochca. A ja mam dylemat, bo ja mam już... mam już wodnego i mam już teoretycznie. A psychicznego nie masz. Dobra, daruję go sobie. Później się złapię lepsze poki. No niego to byłby dobry ten, Marianek. Znaczy, sweterek. To jest latający, to powinien na hita Thunder Shocka zejść. Ej, ten zespół R to przepraszam, w jakimś burdelu robi, czy co, bo takie pozy walą, że... Są ci z tego, z Kokomo, czy Koko coś tam. Tak, no oczywiście, że nie wiem jak to się nazywa, ale tak, wiadomo. Kens. A ja sobie wezmę Bellsprouta. O, sweterek na 12. O, ja walę, nienawidzę tego. A mi się przycięło ładnie. Co? Nie, bo mi się przycięło na moment. To standard. Dobra, uśpiony. O Jezu, znowu zrobiłem. Nie, no co ja zrobiłem, Boże. Tak to jest, jak człowiek za szybko... Tak. Nie, no co ty z sweterkiem, to ty mu dużo nie zrobisz. To teraz mi mówisz? Dobrze, zmieniłaś Pokémon. Ach, mnie no co? Dziabnął. Weź sobie z Jarusia. Sobie, nie wiem, czy ty masz usypiający proszek. Jak masz, to go uśpi. Nie mam. Nie masz. To mogę go z Razor liścia. Bye bye. Not very effective. No bo nie jest za efektywne, ale też to akurat było do przewidzenia, że jak walniesz z tym z liścia, to 5 levelów przewagi było także. Nie, za ja nadal będę bić się z tym, ojaja. Z wszystkimi tutaj walczymy? No musimy. A później będziemy musieli zmienić tego, uleczyć poki. Co ty tutaj masz? Na rata to jest sweterka. Albo tym, albo Mariankiem możesz. Teraz to w sumie nie ma różnicy. Wiesz, jak jest taka duża przewaga levela, to... Wiesz, o co chodzi. Dum, 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 dum. Co masz następne? Zubat, to zmień nam Mariana. Znaczy na swetra. Tak. Latająco, trujący to. Czy ja miałam do wyboru w ogóle złapać Zubata albo Geodo, ale Zubat jest tak brzydki, że stwierdziłam, że mam to w dupie i łapię Geodo.
Dobra. Ostatni atak. No, teraz za porządny. Następnego też ma Zubata, więc... No, 15 Mary Pui wbił. No to ładne. Mój jak ściśnie po ślady, to może 13 wbije. O! No 15 ewoluuje? Możliwe. Wydawało mi się, że na jakimś późniejszym. Jej! Zrusiofy! Mafi! Ale to śmiesznie wygląda, zobacz. Jezus! Ej, ono wygląda, jakby mi się siku chciało. Może. Weź ty tam zmić pod jakiś krzaczek czy coś. Dobra, weźmiemy Rokiego, teraz potrenujemy, albo nie. Albo dobra, Rokiego. Chodź, ostatni parówczaku. Proton! A ten, jaką pozestrzeli, Boże. Ja wolę. Marianek, relax. Rzucę kamorem. Mogłeś sobie w sumie wziąć tego. No. Geodu, też jest dobry. A Żeroka? Mhm. No to już bym sweterka do koksiła, niech mi też sobie tam w przyszłości ewoluuje. Ła, Kofinga to jest słabe, widzę. Dobra, walnę mu stakla. Dobra, to tam członku zespołu R się tam nie produkuj. No, jeszcze go sparaliżowałaś, super. Zarąbiaście. Wiecie, teoretycznie tak na dobrą sprawę, bo też widziałem komentarze u mnie na przykład, że nie zmieniamy Pokemonów w sytuacjach, kiedy mamy gorszy typ od tego, z którym walczymy. Ale w niektórych przypadkach to jest trochę bez sensu, bo lepiej chyba ekspić jednego niż... U 438 expa, dużo. Teraz rozwaliłam, tak wiesz. Chcę w ogóle ogarnąć, jak mój Rocky ewoluuje w tego Steelixa. Patrz, nawet w tym samym momencie skończyliśmy. Wow. Co to od nas chcesz, dziadku? Na szczęście już nie będziemy musieli przechodzić taki kawał. O. Tylko nas od razu do miasta tepa. Dobra, miło. Fastball, dobra. Zdobyliśmy od niego za darmo Pokebola. Teraz tak, tutaj właśnie możemy dać mu różne aprikornie do stworzenia różnych poboli. Tylko teraz... I teraz chcemy. Ja właśnie teraz nie pamiętam, który aprikorn za co odpowiadał, czekaj. Dajmy mu... Chyba, że na razie to olejmy. Nie, tu lepiej jest mu, wiesz co, dać, bo to trochę trwa zanim on to zrobi. A nie muszą mu dać wszystkiego? Nie, po jednym robi. Weźmiesz od tej, od jego... Ty któremu dać? Obojętnie, możesz tu różowe dać. Ja dałem to pierwsze zielone. O, czekaj, profesor Elm... A, teraz do mnie dzwoni dopiero. A do mnie dzwoni Antony. Antony Bourdain? Nie wiem, czy kojarzysz typa. Nie. To jest taki restaurator, który też jeździ po różnych krajach i próbuje jakieś rzeczy. O, widzisz. Pokeczę to. Tak. I teraz słuchajcie, będziemy się bić o odznakę. Czekaj, jeszcze z tym typkiem chciałem porozmawiać, bo on mi wygląda na rybaka. Ale to nie jest rybak. Jest tutaj niżej.
schody jak w markecie te. No, poke Wi-Fi Club. Nie interesuje. I co, ja sobie przestawiam teraz Geodu na pierwszego? Czy roku? Możesz. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj z tego co wiem, jeszcze są konkursy Pokémon. Ale jak to tutaj działa, to dawaj, idziemy na odznaka, nie? Tak, tak, idziemy na odznakę, oczywiście. Z tym ziomkiem też coś trzeba? Nie. O, nie spodobać się to. Krop. Ach, to jeszcze łazi. Tak, tylko że ja widzę, że oni tutaj to porządnie zmienili, wiesz? To nie będzie takie hop. Którym wlazłaś? Do tego na w środkowym. Do środkowego. To czekaj, to ja też wejdę, żeby się bić właśnie z tamtym. Caterpie na 12. Czym go bić? Trollem, Rocky Troll. Rok rzuć. Okej. Okay. No bo to kamienny super effective. O, level ma. Ja jestem ciekawa, jak to on ewoluuje, będę sobie musiał posprawdzać. On? Nie wiem, to jest czy na nie na z tym pierwszym, tylko że tu jest chyba, tu jest będzie problem, bo kolejnej formy ewolucji raczej się chyba nie da zdobyć. Chociaż nie wiem, jak to działa tutaj na Nintendo. Jak możecie, to powiedzcie nam, czy da radę to ewoluować. Kurwa! Oj, zatrucie. Spoizonował mnie. Na takiej zasadzie, jak normalne Pokémony by ewentualnie ewoluowały. Bo później masz jeszcze Golema, ale nie wiem, jak to za bardzo ewoluuje. Będę musiał później sprawdzić, może po odcinku właściwie. Ja nie wiem, skoczyć do Poké Center, go uleczyć? Lepiej tak. No, poczekaj na mnie moment. Tak. O, ja mam Rage, o tak normalny. Wymienię za Tackle, bo Rage lepszy. Jak mi wkurza to drganie ekranu. Ja na szczęście na Skype'a tego nie widzę. To jest dziwne. To nie jest dziwne, bo to ci pokazuje, że Pokémon coś z nim jest, nie? Znaczy, nie no, tak, tak, to spoko, tylko dziwne jest to, że ty tego nie widzisz. A w którego wlazłeś? W lewo. Dobra. No to czekaj na mnie, co już walczysz. No już czekam. Co za dziad. Pięki. A proszę cię bardzo. A teraz, mój drogi Pokémon, nie czekamy na ginę. To po lewo. No dobrze, wiem, które to lewo. To, że jestem kobietą, to nie znaczy od razu, że nie wiem, które lewo. Pamiętaj, że jest albo to pierwsze lewo, albo to drugie lewo, nie? No ta. Nie ma jakiegoś środkowego lewo? Jeszcze nie. Ale jak będziemy chciały, to sobie wymyślimy. Dobrze. Szowinistyczne świnie. Nieprawda. Tak, dawaj go na hita. Co on mnie tu rzuca? Nie, tutaj nie powinniśmy mieć jakiegoś większego problemu z tą odznaką. O Jezu, Bedrillem, nie. Ale tyle mojego, że się zdecydowałam na to, żeby jednak Ratatę zostawić, a sobie tego złapać, bo... No. Kakuna! Słuchajcie, sorry, ale Rock Polish wymiata. Mój Bedrill, żebyś się nie skichał, że coś mi zrobisz. No czaisz ty to! A ja ci walnę Rage'em. Pamiętaj, że jak masz... O, właśnie to o tym chciałem ci powiedzieć. Jak zostaje mało życia,
To używaj czegoś innego. To nie używaj tego ataku, bo on ma mniej ruchów, nie? Właśnie też o tym pomyślałam, ale w momencie jak już to użyłam. Dobra, ja ty... Nie chcę switchować spoko. Typiarza rozwaliłem, ale o co tu teraz chodzi, to ja kurde nie wiem, to jest tak pokomplikowane to. Okej, wejdę, zobaczę gdzie mnie to wywiezie. Aha, czyli to mnie wywozi do tego typa. Dobra, to poczekam na ciebie. Ładnie tu ten exp leci, nie powiem. No bo to zależy od Pokemona. Jak masz Pokemona na przykład wyższej ewolucji, tej ostatniej i level... Mm-hmm. Magnitude, o Jezus, oczywiście, że forget the move. Zamień to za... Defensive? Defensive, Carol, no. Tylko, że Magnitude jest uzależnione od tego, czy masz szczęścia. Ale jak walnie na poziomie 9, to o Jezus. Dobra. Wajchę przestawiłeś, tak. Czy nie? Tak, tak, przestawiam. Dawaj, ziomek. Pokaż, możesz co od razu, możesz sobie od razu walnąć Magnitude'em, zobaczysz jak działa. O, ma brzydkie opoka, oż. OMG. Że to wygląda jak penis. Taki rozrośnięty. Trochę. Ile ma... O, fuj. Magnitude 7. Świetnie. O! Okej. Okay. Ujesz, to było bardzo. A, no tak, Boże, przecież Magnitude nie jest atakiem kamiennym. Sorry, zapomniałem. Tę. No... sytuacja. Nie sparaliżował frajer. Tak, chcesz teraz do Poké Center. No to zaraz jeszcze przed, zanim będziemy walczyć z nim, to się wtedy uleczymy. A teraz trzeba znowu wajchnąć. Tak, i teraz spróbować wejść, tylko że to chyba nas do tych bliźniaczek za... Tak. A nie, czekaj. Tak, do bliźniaczek. Tu trzeba będzie przestawić wajchę i... To będzie podwójna walka ogólnie. Małe cheaterki pierdzielone. Ale takie nawet słodkie. Ale... What? Oj, nie, dobrze, dobrze mi wzięło. Dobra, no, zobacz, u mnie jest to samo, nie? No, właśnie widzę. A usypiający zmienić Poké? Nie, nie zmieniaj, co ty? Zobacz, masz 5 i 6 leveli przewagi levela, nie opłaca się. No, a na które, w które, które jest gorszy? A czym bijesz? Z rokiem. W spinaraka walni. A tutaj daj... Tejknem czy Razer liściem? Razer liściem. Daj na ledybę. A on tym Razer liściem wali na 2. A, no chyba, że tak. Nawet nie wiedziałem. Kurde, zmisował mi. No co za parówczak. Wow. Papa Spinarak... Ja myślę, że Magnitude też by bił 2 na raz, tylko że to... Dobra! No właśnie. Właśnie, właśnie. Nie denerwuj ludzi. Ledyba się obudził. Obudziła właściwie, bo to ona. O Jezus, ile razy tym punchem dostanę? 3 razy. No, Rock Troll. Żartujesz, że tym misnął? No, zdarza się. Pizdu. Ale expa dużo, Jezus. Jeszcze więcej. Dobra, musimy się ogólnie wycofać teraz do Poké Center, uleczyć. Mhm. I to będzie nasza... A przestawiłeś tam wajchę przy dziewczynkach? Nie. Nie, bo to się tak zresetuje, jak się wyjdzie. Dobra.
Nie wiem, żalowy ten exp. Noc się zrobiła. No przecież powinna jeszcze godzina. Albo wieczór. No na dworzu. Na dworzu. Uwielbiam, jak mówisz na dworzu. No na co, na dworze? No. Ja nie mam dworu. U mnie się mówi na dworze. To wiesz, jak to? Wszędzie się inaczej mówi. No bo ty mieszkasz na wsi, to masz na dworzu. Nie dawałeś ci, pani, wychłodzę. Możemy wydoić. Kury kłormić. Taka ty sytuacja. Koguta już ty masz. No mam. Pozdrawiam kogut sąsiadki Wojtka Live'a. To się mi rozbija. Dobra. Poczekaj tutaj... tam przed wolką. A, tutaj chyba się nie przestawiał Wajk. Nie. Nie. I dziewczynek trzeba przestawić. No. I to ci teraz tam na górę chyba, no nie, żebyś przestawił czerwoną? Tak, i teraz powinnam już do niego depnąć. Oczywiście. Okej, okay, właściwie Rokiego mam na 16, to ja sobie teraz Quillawę podekspię. My ją tak olałem troszeczkę. Przy okazji jeszcze zerknę, jakie mamy ataki. Rock Tomb. O! Właściwie... typ rock, kategorii power, accuracy. Właśnie mi coś mam, zapomniałam sobie zerknąć, na co mam dać atak. Zanim jeszcze z nim pogadasz, no, wejdź sobie do baga. Mhm. Przejdź sobie do zakładki ataków. Która to jest? Ta z płytą. Wybierz Rock Tomb. Mhm. No już. Wiem, że GIF. Już. To jest atak. No. I kto daj temu, dać? Rokiemu. To zaraz zobaczymy, za co go mniej więcej wymienić. Tutaj, czekaj, Rok. Zejdź niżej. Za rok Polisza. Czekaj. Tak, możesz to za rok Polisz. To mnie tam. Nie wiem. Ja słuchajcie, nigdy jak grałem w Pokémony nie używałem tych ataków, które. Chyba że jakiś leczący czy usypiający. Całą tą resztę, że przyspieszający atak, to w ogóle tego nie używałem. Dobra, lecimy. Tak. On będzie mieć fajne Pokémony. Jednego mojego ulubionego. O, właśnie o tym właśnie o nim mówię. Mam modliszka. To kuźwa, dwa levele wyżej niż ten. Fajnie. Ja mogę mieć problem, bo ja używam... nie mam dobrej obrony. Tobie to... aha. No? Zrobił. O, zmienił Pokemona. What? Paniak. Metapoda to. What the fuck? Jaki ten Skyter mocny. Ty no come on. Kurde, jeszcze się uleczył, cwaniak. A po co ty... no, come on. Dobra, chyba trzeba jednak Rokiem pójść. No powiem ci, że ja też mam problem. Dasz radę. No właśnie mi się uleczył. Ale to dobrze, że on się uleczył. Czekaj, ja walnę tym Roktombem. Jak trzeba być tam potiona, to się leczy sobie Rokiego, ale... wow. Fajny, świetny ten atak. I zabijesz go na hita. Nice. Którym? Rock Tombem. Metapod. Metapoda to ja sobie zmienię na Quillawę. Znowu zmienił. No kurwa, ja jeszcze ze mnie robicie? Podlecz sobie Rokiego. No. Chociaż myślę, że zabijesz tą kakunę. A nie.
Jednak nie. Ale no szczyt chamstwa i drobnomieszczaństwa. Ta muzyka! O. Jak on mnie zapoizonuje, to się wkurza. Nie. Nie wiem, zwykłym go teraz? Teraz bani go rock trollem. Kurde, jeszcze super potion użył, jaki frajer. Masakra z tym. No ty już chociaż tego najgorszego rozwaliłeś, a tam to mi cały czas spieprza. Teraz już nie ma możliwości. No. Więc od razu rock tombem i... I powinno ci się udać. A, on ma jeszcze kakunę. No dobrze. Ty jeszcze tej kakuny nie rozwaliłeś? Nie. Żryj gruz. No, żryj gruz. Dosłownie. No. Tutaj bardzo dużo, za Skytera dostaniesz bardzo dużo expa. O. Widzę, że konkret. Półtora levela. No. Świetnie. I 1800. Nice. No. Czekaj, Tide Machine 89 dostaliśmy. Co to jest? U-turn. Let's your Pokémon attack when switching to next Pokémon your party. To jest ten atak, który chyba miał właśnie Skater, co się tak zmieniał na innego Pokémona. Wkurzające. Tak. Kurde. To co, do Pokécenter i kończymy? Tak, tak, jak najbardziej. A teraz jeszcze trzeba wrócić z tymi dźwigniami pieprzonymi. O, Jesus! Ale dobrze, w sumie fajnie, 30... No, 2 minuty mamy. No, akurat. Odznaka zdobyta, więc kolejny etap za nami. No i trzeci odcinek w tym tygodniu. Tak. Nie jest źle. No. A trzeba przyznać, że póki się przyjemnie nagrywa. Tak, fajnie. Plus jeszcze trzeba grać poza nagraniem, bo się same nie wyekspię. To. Aha, jeszcze. Ale dzisiaj ładnie levelowo podskoczyły, no. Tak, no to wiesz, teraz to jest łatwiej, jak masz już wylevelowany, no i przede wszystkim jak masz taki, który... No. Wtedy to była trochę miazga przy tamtej odznace. Teraz będzie odznaka normalna, więc... Że teraz też nie mamy Pokemona walczącego, także tutaj to już będziemy mieli mniej więcej porówno. Trzeba wykminić, czy coś będzie tak, można złapać po drodze, może coś się uda. Dobra, to co? Cyk, 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 dokładnie, cyk. Trzeba zapisać. Tak, także dziękuję wam za plus obejrzenie. Plus save growy. O właśnie, tak. Czekaj. Żeby nie było. No. Także dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobało, to... Subskrybujcie. Komentujcie, subskrybujcie, tak, i łapcie w górę widziane. Pozdrawiam was, ja Wojtek. Z nim byłam ja, Kino. Tak, trzymajcie się. Cześć.